Mamy Ursusa na konsolę. Takie zdanie wciąż mogą wypowiedzieć tylko gracze grający w Farminga 19. Mieliśmy wtedy naprawdę duży wybór polskich, starych i nieco nowszych maszyn. Od premiery Farminga 22 minęły już prawie 2 lata i w tym okresie doczekaliśmy się zaledwie kilku modów na Ursusy i dodatkowo są one dostępne tylko na peceta. Te Ursusy, stworzone m.in. przez szwagra prezesa, potrafiły wywołać naprawdę skrajne emocje. W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć Wam na kilka kluczowych pytań. Czy Ursusy z Farminga 19 były wykonane dobrze? Czy jest w ogóle szansa na polskie DLC do Farminga 22 z Ursusami? Czyli inaczej mówiąc, czy Giants jest w stanie jeszcze zrobić Ursusy do Farminga 22? Z drugiej strony, czy jest możliwość, aby gracze sami wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli Ursusa w modach na konsolę? Jeśli tak, to kiedy możemy się ich spodziewać? Jesteście ciekawi, co słychać na temat Ursusów na konsole w Farmingu 22? To zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu hashtag Ursus i oglądajcie uważnie do końca. W poprzednim Farmingu mieliśmy naprawdę sporo Ursusów, zarówno na peceta, jak i na konsole. Oczywiście mam tutaj na myśli Ursusy, które oficjalnie były dostępne w modhubie. Były to mody doskonale zrobione i świetnie ocenione przez graczy. Przykładem może tu być paczka małych ciągników stworzona przez graczy Driver 300 oraz Gracjan 26. Dostaliśmy wtedy wiele modeli Ursusów, między innymi legendarną C360. Cały modpack został oceniony na zawrotne 4,6 gwiazdek na 5 możliwych. Mod został oceniony przez ponad 10 200 osób, a to świadczy o tym, że ten modzik wywołał w graczach skrajnie pozytywne reakcje. Podobnie było z wieloma innymi Ursusami w Farmingu 19. W obecnym jednak jest nieco inaczej. Mamy do dyspozycji tylko Ursusy na peceta i dodatkowo nie ma ich wiele. Mamy średnią serię autorstwa szwagra prezesa i trzeba przyznać, że to zdanie brzmi dość dwuznacznie. Wszystko za sprawą opinii graczy, które były skrajnie podzielone. Mnóstwo osób było zadowolonych, ale jednak była też grupa graczy mocno krytykująca wydane Ursusy. W chwili nagrywania tego odcinka mod został oceniony przez około 1800 osób, a średnia ocena wynosi 3,1 gwiazdki. Powiem Wam jeszcze w formie ciekawostki, że mamy w modhubie dostępnego Ursusa C3120. Modzik jest oceniony przyzwoicie, jednak jest bardzo mało popularny. Czy zatem Giants nie powinien zrobić DLC Ursus do obecnego Farminga? Czy takie DLC miałoby potencjał? No oczywiście, że tak. Polscy gracze byliby nim zachwyceni, tym bardziej, że niebawem dostaniemy od Giantsa przecież polską mapę. Problem jednak jest zupełnie gdzie indziej. Aby maszyny danego producenta mogły być w grze, trzeba pozyskać licencję. I teraz ktoś powie, no to co za problem pozyskać licencję Ursusa? No okazuje się, że w obecnej chwili jest to niemożliwe. Żeby się dowiedzieć dlaczego, posłuchajcie krótkiej historii tego przedsiębiorstwa. Ursus to polska firma, która zaczęła swoją przygodę z produkcją traktorów w 1893 roku. Od tamtej pory stała się jednym z najważniejszych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Ich pierwszy traktor, czyli model C45, był bardzo popularny w latach 30. XX wieku. Pierwszy prototyp ciągnika rolniczego, mającego zastąpić wcześniej wspomnianą 45, opracowano w 1957 roku. Model, będący licencją czechosłowackiej firmy Zetor na ciągnik Zetor 4011 i jego kolejne modernizacje. Był to Ursus C325, a jego następcą był Ursus C328 oraz C330. Mogę Wam powiedzieć, że kiedyś jeździłem takim traktorem i bardzo dobrze wspominam tę przygodę. W czasach PRL-u Ursus stał się symbolem przemysłu rolniczego w Polsce. Produkowano tam różne modele traktorów i innych maszyn, które pomagały rolnikom w pracy na polu. Niestety problemy finansowe spowodowały upadek tej legendarnej marki. Ostatni traktor został wyprodukowany w 2022 roku i w tym samym roku została ogłoszona upadłość spółki.
15 października 2022 roku akcje spółki zostały wycofane z obrotu. Czy to oznacza definitywnie koniec Ursusa? Na to pytanie niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. Pewne natomiast jest jedno. Aby Giants, czyli twórcy Farminga, mogli stworzyć polskie DLC z Ursusami, muszą mieć na to licencję. Tej licencji nie da się obecnie zdobyć, ponieważ Ursus po prostu nie istnieje. Zatem, odpowiadając na pytanie, czy Giants jest w stanie zrobić polskie DLC, odpowiedź jest prosta. Niestety nie jest w stanie. Nie mógłby nazwać traktorów marką Ursus. Podejrzewam, że to też jest główny powód, dla którego nie zobaczymy żadnego Ursusa w nadchodzącym polskim DLC. Dokładnie też z tego samego powodu nie możemy spodziewać się Ursusów na konsole i to nawet w modach. Giants w obecnej chwili nie ma na to licencji i nie ma nawet opcji jej zdobyć. Nie zobaczymy zatem w modhubie Ursusa, który nazywa się Ursus i jest przeznaczony na konsole. W przypadku PC-ta sytuacja z licencjami wygląda nieco inaczej i tam Ursusy jak najbardziej mogą się pojawić. Jednak to wcale nie oznacza, że na przykład C360 nigdy nie pojawi się na konsolach. Można to zrobić, można wydać ten traktor, tyle że nie może się on na konsolach nazywać Ursus, tylko Lizard. Lizard jest marką wymyśloną przez Giantsa i twórcy modów na konsole mogą wykorzystać właśnie tę fikcyjną markę, aby stworzyć ciągnik, na przykład Lizard C360. Będzie on do złudzenia przypominał polskiego Ursusa, jednak nie znajdziemy na nim żadnych logotypów tej marki. Odpowiadając zatem na pytanie postawione na początku tego materiału, czy mogą się pojawić Ursusy na konsole, odpowiedź nie jest taka oczywista. Owszem, może się pojawić traktor, na przykład Ursus C360, ale będzie on musiał być nazwany marką Lizard i dodatkowo nie będzie mógł mieć żadnych logotypów marki Ursus. Tego typu ograniczenia nie występują obecnie na PC-cie, więc spora część graczy wciąż może czekać na kompletne Ursusy na modhubie. Na konsolach nie zobaczymy już Ursusa, który będzie nazywał się Ursus, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze stworzyli Ursusa i nazwali go Lizard. Zatem czy w ogóle możemy spodziewać się takich Ursusów Lizardów na konsole? W ostatnim czasie kilku twórców zapowiedziało, że zamierza stworzyć tego typu modele. Zacznijmy tutaj od świetnego polskiego twórcy modów, czyli od Kasztana. Jak możemy przeczytać w jego poście na Facebooku, obecnie pracuje on nad ciężką serią i jego model jest już po pierwszych testach na modhubie. Nie ma zbyt wielu błędów do poprawienia i jeżeli przejdzie ten modzik weryfikację, to Kasztan zapowiedział, że spróbuje te mody wydać również na konsole. Oczywiście, będzie musiał pozbyć się logotypów Ursusa i jak to bardzo ładnie nazwał, biorę gumkę i wymazuję logo Ursusa i myk na konsole. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Powiem Wam, że ja trzymam kciuki za ten projekt. Dosłownie tuż przed nagraniem tego odcinka dowiedziałem się, że Kasztan wysłał do modhuba swojego Ursusa i jest on obecnie testowany. Jeśli nie będzie miał błędów i Giants do niczego się nie przyczepi, to można się spodziewać wydania tego Ursusa na PC-ta już w najbliższych dniach. Kasztan obiecał również spróbować wydać tego moda pod nazwą Lizard na konsolę. Jeśli tak by się stało, to prawdopodobnie byłby to pierwszy Ursus Lizard, który byłby dostępny na konsolę w Farmingu 22. Teraz możecie zobaczyć fragment jego prezentacji, która została umieszczona na kanale Kasztana. Link do filmu źródłowego jak zawsze znajdziecie w opisie. Muszę Wam powiedzieć, że modzik wygląda po prostu pięknie i nie mogę się doczekać, aż zostanie wydany. Bardzo mi się podoba możliwość konfiguracji tego moda i widzę dla niego szereg zastosowań na starym polskim gospodarstwie. Gdy tylko modzik przejdzie pomyślnie testy, zostanie on wydany najpierw na PC-ta, a następnie autor ma zamiar przygotować wersję na konsolę. Nie znam tutaj dokładnej daty, kiedy może się to wydarzyć, jednak widać, że projekt jest naprawdę zaawansowany. Od razu mówię, że jeżeli jakiekolwiek Ursusy zostaną wydane na modhubie, to na moim kanale możecie spodziewać się ich przedstawienia i omówienia. Także jeśli nie chcesz tego przegapić, to koniecznie musisz teraz zostawić suba z dzwoneczkiem. Zachęcam Was oczywiście do tego, abyście po obejrzeniu tego materiału zajrzeli na kanał Kasztana i tam możecie zobaczyć całą prezentację nadchodzącego Ursusa.
ale musicie wiedzieć, że nie tylko Kasztan tworzy tego typu maszyny. Inny legendarny model polskiej marki, czyli C330M, jest obecnie tworzony przez autora o nazwie Speedy. Na swoim kanale na YouTubie podlinkował materiał, w którym prezentuje wersję Beta 1.0 tego modelu. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo obiecująco. Już teraz można zauważyć mnóstwo opcji konfiguracji tego traktora. Ten ciągnik o mocy 31 koni mechanicznych i maksymalnej prędkości 27 km na godzinę na pewno świetnie by się sprawdził na starym polskim gospodarstwie. Z pewnością gracze konsolowi bardzo by się ucieszyli z takiego modelu. Bardzo mocno trzymam kciuki za ten projekt. Przygotowując ten materiał, miałem sprzeczne informacje na temat tego, czy ten model ma zostać wydany w ogóle w ModHubie. Zadałem pytanie twórcy i uwaga, odpowiedział mi. Jak widzicie, jest w planach wydanie tego traktora właśnie na ModHubie. Trzeba również wziąć pod uwagę, że w tym momencie jest to wersja beta 1.0, zatem na finalną wersję na pewno będziemy musieli jeszcze nieco poczekać. Tym niemniej już teraz moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Czekam na kolejne informacje właśnie w kontekście tego ciągnika. Mam nadzieję, że wyjdzie on zarówno na PC-ta, jak i na konsolę, bo właśnie taki zamiar ma tutaj twórca tego moda. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i każdy gracz będzie w stanie cieszyć się tym legendarnym modelem. Trzymam mocno kciuki za ten projekt. Powodzenia! Jak wiecie, Szwagier Prezes wydał już Ursusy na PC-ta. Dwa razy w tym filmie wspomniałem, że zostały one bardzo skrajnie ocenione. Podobno twórca miał zamiar robić te Ursusy również na konsole, jednak nie udało mi się tych informacji zweryfikować u źródła. Zatem jeżeli macie jakiekolwiek wartościowe i przede wszystkim prawdziwe informacje w tym temacie, to śmiało napiszcie mi o tym w komentarzu. Bardzo się cieszę, że polscy twórcy zamierzają stworzyć Ursusy również na konsole, oczywiście wykorzystując do tego fikcyjną markę Lizard. Mam nadzieję, że wy, drodzy widzowie, wiecie już wszystko na temat obecnej sytuacji z Ursusami, zarówno na PC-ta, jak i na konsole. Jeżeli uważasz, że ten film był przydatny, to koniecznie zostaw pod nim łapeczkę w górę. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz suba i oczywiście wtedy nie ominiecie żaden nowy film o Ursusach. Zapraszam was do pozostałych moich materiałów i koniecznie obejrzyjcie prezentacje, które podlinkowałem wam w opisie do tych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!